Rozpocznij nagrywanie. Dzień dobry. Dzisiaj pokażemy, jak nie grać Bloodhound na Herendorf Institute. Zapraszam. Otóż mapę no to jeden z najgorszych map aktualnie Bloodhound. Na tym jeden tam gwiada białe daple, w drugim tam dwa wiada. I to jakaś nie gra. Nie mam żadnego backline'u na mapie, gdzie backline na każdy kocha i uwielbia. Widzimy, jak Klingon idzie na całkowitą górą prawą, którą nie wiem, chyba wyprawia. I dronem po lewej maluje wszystko. Dobił. Trzeniora, bardzo dobrze. Te wiadro poradzi sobie coś. Idzie na chałupna, maluje powoli. I, ale tra, ale ginie do duali. Te niebieskie. Te niebieskie da sobie radę się pobijać. Kamień jeszcze atakuje w tmiela. Kamień jeszcze wygrywa pojedynek 1 na 1. Niebieskie mają tylko 3 zawodników. Te da sobie radę jednak. Puchować. Nie dał rady. Hrabiowo zbyt mocno. Julka nadał na niewiadomą podpowiedź w tym momencie. Bucketman hrabił jednego. Chełci mają pochłapiony team. To jest właśnie hancha dla niebieskich. Jest. Było dwóch dobitych. Jeden respawna idzie. Enhab maluje hełna. Bardzo się stara. Kamień jeszcze po lewej. Próbuje. Dobił jednego. Czy da radę drugiego? Czy da? Dwóch dobił. Chłopał tylko jeden wał. Jeden na jeden pojedynek. Proszę państwa. Jeden na jeden. I zabili się wzajemnie. Piękne. Chełci idą lewą. Niebieski jest trochę środkiem bardziej. Dronią maluje od góry, bardzo dobry ruch. Julka próbuje to samo daplami, jednak to już nie idzie. Julka dobiła tmiela. To ten Julka kinęła. Przy tym Bakerman da radę pomalować, bo ona pomalował. Karbon po prawej. Idę na lewo. Dwóch na górę. Dwóch na górę. Enhab się chowa. Enhab idzie na prawą stronę mapy. Jakby wyplanował jeden na trzech flankę, a atakuje jedno wiadro, ale wiadro go widzi. Dwa wiadra, jest double team na jednego Enhaba. Enhab ginie. Niebiescy mają przewadzenie. Daje tylko 10 sekund na wygraną. To jest właśnie Hanhana. Nie chcą chcą jednak robić lida. Dalej są czarne. Przemalowali. Robią kantera. Przemalowali hełna! Co się tu dzieje? Tylko trzeniochy niebieski hech po ich lewej stronie. Ktoś katę do niego, jedno wiadeko. Malują hełna, starają się bardzo dobrze. Chełci jednak nie dają heavy genom. Przemalowali jednak chełci i wrócili. Jedno wiadro ginęło. Pendel jednak reaguje kamień tylko z dualami. Tech ginie. Daje tylko Enhab z dualami. Duale flankują jednak. Jego pobocznik Enhab ginął. Co tu będzie? Jedno wiadomo po prawej, Trunio po lewej. Nie wiadomo. Trunio flankuje. Nie, wait, to jest pan. Julka ma dana. Ale ginęła do Bucketmana. Kamień jeszcze od góry próbuje od strony przeciwników pomalować hełna funkiem. Dają radę. Kamień jeszcze wpadł na środek. To nie wygląda na najlepszy ruch. Dlatego ginął po chwili. Julka postanawia kotrzeć do niego. Jednak też się wydaje w tarapata. Również ginęła. Funki czeka na pomoc teammate'u. Dwa wiada po lewej. Trzy dadzą radę niebie. Chcieli robić kantę. Pucha jeszcze. Bez jednego zawodnika będzie trudno, ale dadzą radę, wierzymy w ich. Jednak nie ginął, był ty... Ginął. Tmiel kadrę do... Na górę. Chełci przemalowali hełna. Jaka akcja. Bakermania nam pomalowali. Niebiescy przejęli hełna. Oni mówią, nie dla was. Dzisiaj to my wygramy. Kamienisty pod dołu i funkcje pod góry. Malują hełna. Tmiel flankuje funkiego. Czy to będzie kill? Jest kill dla niego. Julka tylko siedzi w tył chętnie i nie postanowi atakować. Nie maluje mapy. I teraz pagała. Kamienisty zostaje sam. Teraz ginie. Funki. Ostatnia deska ratunku. Czy da radę przeciwko Tmielowi? Jeden na jeden. I ginie w tym momencie. Julka idzie na hełna. Ja na niebieski, mają bałtę i ten pochód
Diakonek nie dali rady. Niebiety przejmują prowadzenie wyciężem. Hejo. Od dawna chciałem to robić. Gdyby nie ten Diakonek, myślę, że to mogłoby jednak być inaczej. Dziękujemy za tą audycję. I do widzenia.